Jest z nami wielce rozradowany prezes Teksą Stali Rzeszów. Czy tak miał wyglądać ten sezon? Powiedzmy, że było kilka zakrętów, ale to jest żużel i zdarzały nam się słabsze momenty, ale finalnie chcieliśmy być na pierwszym miejscu, przed play-offem byliśmy. Chcieliśmy tu świętować, świętujemy. Cel jest zrealizowany, teraz pierwsza liga. Kto wymyślił ten chytry plan, żeby dać podpuchę przeciwnikom, że w rundzie zasadniczej Stal Teksom jedzie sobie tak średnio, przychodzą play-offy, na dzień dobry rywale dostają 8-10 punktów plecy po 3-4 biegach. Plan był taki, żeby z formą, najwyższą formą trafić na play-offy. Sztab szkoleniowy zapewniał mnie cały czas, że spokojnie będziemy gotowi na play-offy. My musimy dojechać do play-offu w rundzie zasadniczej, a w play-offy będziemy gotowi, będziemy wygrywać z wszystkimi, co pokazuje, że wygraliśmy wszystkie mecze i mamy w każdym meczu powyżej 50 punktów, także była to dobra runda play-offu z naszej strony. Przed panem i wodarzami Mistrzowskiego Klubu wyzwania na nowy sezon. Czy może pan zdradzić coś niecoś na temat kontraktu z pewnym trzykrotnym mistrzem świata z Danii? Za 2 tygodnie możemy porozmawiać o całym składzie. Nie wiem, kto będzie, kto jeszcze nie będzie. Prowadzimy różne rozmowy. Skład zbudujemy taki, żeby walczyć o wygraną w każdym meczu. Taki, który pozwala pojechać i mieć nadzieję na to, że zrobimy dobry wynik na każdym torze, jaki pojedziemy. Wielu kibiców rzeszowskiego zespołu zastanawia się nad przywróceniem memoriału na Zimka, czy... Pierwsze procenty dzisiaj. Tak jest. To ja może powtórzę pytanie. Wielu kibiców rzeszowskiego zespołu... O, przepraszam, jeszcze moment. Rozumiem, że potrącenia z premii za to nie będzie. Nie, wypłacimy wszystko. Tym razem mamy awans i tym razem za niego Rzeszów zapłaci. Co do memoriału na Zimka, przepraszam, bo mam trochę tutaj, do oka mi się wlało. Memoriału na Zimka w tym roku z przyczyn technicznych nie możemy zorganizować. Mam nadzieję, że będzie on na wiosnę. To jest jeden z naszych celów, które mamy zrealizować na przyszły sezon. W przyszłym roku pojedziemy o to, żeby została liga dla Rzeszowa, pierwsza liga. Pojedziemy o to, żeby być w play-offie i pojedziemy o to, żeby kultywować tradycję, żebyśmy wrócili do tradycji memoriału na Zimka. Nie na chwilę, tylko na trwałe, żeby on był co roku. Czego życzyć panu oraz Rzeszowskiemu klubowi w nowym sezonie? Na teraz, na najbliższy tydzień powodzenia w rozmowach transferowych i rozmowach, bo naprawdę mamy zaplanowane rozmowy z potężnymi sponsorami. To, tak jak mówię, stare przysłowie mówi, że pieniądze lubią ciszę, dlatego robimy to wszystko w ciszy. Tak samo kontrakty z zawodnikami, ale powiem tylko tyle. Jeżeli chodzi o zawodników, zaskoczymy. Dziękuję bardzo. Życzę powodzenia raz jeszcze, serdeczne gratulacje i świętowania.